To jestem ja i mój bardzo profesjonalny wyraz twarzy, z którym zaraz dokonam absolutnie bezstronnej i jak najbardziej obiektywnej recenzji filmu, co do którego nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań. Jej, profesjonalizm! Jej, obiektywizm! K***a, ja to p***. Nie no, jasne, spoko, bo wam to się wydaje, że to jest takie proste, co? Że jak się przez tyle lat broni J.K. Rowling przed różnymi hejterami, którzy stwierdzają, że ona już nie potrafi pisać, że jej cały świat jest tylko pełen dziur fabularnych, to to jest takie proste, żeby być w internecie tą jedyną osobą, która wciąż jej przed wszystkimi broni. Nie. To wcale nie jest takie proste. To wcale nie jest takie proste. Proszę bardzo. Kat z Grindelwalda. Chateau de J.K. Rowling 2018. Najgorsze wino prawdopodobnie jakie istnieje. I to będzie wino, które będę musiała pić nagrywając ten film. Ponieważ na trzeźwo się nie uda. Łyczek na uspokojenie. I po co? I po co od tylu lat ja się męczę i się produkuję i próbuję Rowling bronić przed wszystkimi, którzy zdążyli ją nienawidzić przez te wszystkie lata i na co mi to było? Na co mi to było, kiedy ja się wybieram do kina na film, który moim zdaniem pozwoli mi później udowodnić, że jednak jest w kontynuowaniu tego uniwersum jeszcze jakiś sens, a potem dostaję coś takiego. I ja już się po prostu w tym momencie poddaję. Joe, dlaczego ty mi tak strasznie utrudniasz tę robotę? Ale zacznijmy od czegoś konkretnego i powiedzmy sobie, jakie ogólne wrażenie można wynieść z tego filmu. Scenariusz Zbrodni Grindelwalda to jakiś cholerny pierdolnik, na który składają się różne wątki, które osobno może i miałyby potencjał, ale razem w tym jednym filmie prowadzą tylko i wyłącznie do potwornego chaosu. Postaci są tu powprowadzane zupełnie przypadkowo i nagle widz musi się przejmować bohaterami, których dzień wcześniej nie znał, podczas gdy ci, których przygody chciał oglądać, zostają zepchnięci na drugi, o ile nie na trzeci plan. Film nie jest właściwie pewien, jaką historię chce opowiedzieć i jak nigdy da się w nim odczuć, że jest to jakiś preludium do czegoś, części większej całości. Mówiłam, że Fantastyczne Zwierzęta realizują ideał uniwersów, to znaczy, że pierwszy film rzeczywiście jest wprowadzeniem do większej historii, ale jest jakaś granica. Ten film wciąż musi być w stanie funkcjonować jako osobne dzieło. Zbrodnie Grindelwalda tego nie potrafią. Poupychano w nich jakieś mnóstwo wątków pobocznych kosztem głównej myśli przewodniej. Film ma kiepski początek, kiepski środek i całkiem niezłą końcówkę. Naprawdę, mój ulubiony motyw to to zakończenie, ale i ono zostaje całkowicie zrujnowane ostatecznym twistem. Ja nigdy w życiu chyba jeszcze nie spotkałam filmu, który tak strasznie zbrzydłby mi na koniec. Ale do tego jeszcze będziemy musieli wrócić, bo trzeba to będzie omówić o wiele bardziej szczegółowo. No dobrze, ale zacznijmy od początku i podejmijmy wyzwanie ustalenia, o czym ten film tak właściwie jest. Co miało być jego myślą przewodnią? To się da stwierdzić dosyć łatwo, ponieważ ewidentnie twórcy próbowali obudować całą fabułę wokół wątku poszukiwania kredensa oraz poszukiwania przez kredensa własnej tożsamości i swojego pochodzenia, ponieważ chłopak do dzisiaj nie wie, skąd tak się właściwie wziął i kto był jego rodzicami. Wobec tego w tym filmie wszyscy szukają kredensa. Grindelwald szuka kredensa, żeby wykorzystać go do własnych celów. Dumbledore szuka kredensa, żeby uratować go przed Grindelwaldem, ale nie może tego zrobić osobiście, więc wysyła Newta. Dodatkowo w pewnym momencie pojawiają nam się również inne zaginione, ponieważ Tina i Queenie znikają z radaru Jacobowi i Newtowi. W związku z tym bohaterowie muszą odnaleźć też dziewczyny, więc dochodzi do tego, że tam wszyscy szukają się ze wszystkimi. I o ile na papierze, tudzież w audio, kiedy teraz o tym opowiadam, może się wydawać, że to ma sens i to brzmi całkiem legitnie, nie. W rezultacie w filmie jest tylko jeden wielki chaos. Skoro już ustaliliśmy, o co mniej więcej w tym filmie chodzi, zacznijmy od rzeczy, które po prostu w nim koszmarnie nie wyszły. Na samym końcu dorzucę kilka perełek, które moim zdaniem wyszły, niektóre nawet całkiem nieźle. Niestety jest ich o wiele mniej niż tych, które zawiodły. Po pierwsze, wprowadzenie niektórych bohaterów do fabuły jest całkowicie pretekstowe. Zgodnie z prawem logiki Oni nie mają prawa znaleźć się w tym filmie. Chodzi mi tutaj mianowicie o Queenie i Jacoba, którzy w Fantastycznych Zwierzętach odegrali bardzo dużą rolę i zdobyli sympatię widzów, dlatego nie mogli po prostu wylecieć ze zbrodni Grindelwalda. Oni tutaj wplątują się w całą intrygę tylko dlatego, że wpadają na herbatkę do Newta i tam, na tej herbatce, dochodzi między nimi do kłótni, po której Queenie stwierdzi, że ona ma to w nosie, ona sobie idzie, ona się obraża i wyjeżdża do Paryża. Mogli się pokłócić gdziekolwiek indziej, byleby nie przed domem Newta, a ponieważ robią to przed domem Newta, to Jacob zostaje na lodzie i nie ma innego wyboru, musi wrócić do środka, przyczepić się do Newta jak rzep do psiego ogona i od tego czasu chodzić za nim wszędzie. Kolejna rzecz. Newt. Mój ukochany bohater, którego jeszcze parę dni temu dosłownie tak strasznie zachwalałam w innym filmie, jego kreację, jego przełamywanie stereotypów, to, że taki typ bohatera został wywindowany na pierwszy plan, tutaj on nie ma nic do roboty w tym filmie, on nie ma absolutnie żadnego wątku, on po prostu jest. To, że on wyrusza na poszukiwanie Kredensa, nie ma absolutnie żadnego sensu. Newt nie rozwija się jako postać, charakterologicznie jego bohater nie posuwa się w ogóle do przodu, nie odkrywa w sobie żadnych nowych cech, ani nie uczy się niczego nowego. Twórcy podejmują próbę wprowadzenia tutaj pewnego emocjonalnego wątku, to znaczy konfliktu pomiędzy nim a jego bratem, Tezeuszem bodajże, przy czym Tezeusz jest postacią kolejną zresztą, tak bardzo tutaj zbędną i tak bardzo nierozwiniętą, że ten facet ma w całym filmie jakieś 3 kwestie, a my jako widzowie mamy z nim sympatyzować, kiedy okazuje się, że to jest ten bohater, który przeżywa największą tragedię z całej obsady filmu, bo to jemu ginie na koniec ukochana. Ale jak ja mam się tym przejąć, skoro ja absolutnie nic o tym chłopie nie wiem? Tina. Jak można było taką bohaterkę zepchnąć na 4., 5. plan? Ona ma tutaj rolę niewykraczającą poza postać epizodyczną. To, że ona się pojawia tak kompletnie z dupy w tej fabule tylko po to, żeby szukać Kredensa, absolutnie nic do tej fabuły nie wnosi. A jej jedyny wątek, jaki twórcy próbują nam wcisnąć, wziął się z jakiegoś totalnego kosmosu, ponieważ jest to zawiązanie romansu z Newtem. I dobrze, ja przyznaję, że w pierwszym filmie mamy ewidentnie zasugerowane, że ta para powinna być razem, ale to jest wątek, który trzeba było rozwijać dopiero w tym filmie, żeby pod koniec tego filmu dać widzom do zrozumienia, że oni rzeczywiście coś do siebie czują i im bardzo w romantyczny sposób na sobie zależy. Nie bierze się wątków romantycznych z powietrza, bo to jest po prostu leniwe pisarstwo. Jedną z rzeczy, które najbardziej mnie smucą w kontekście tego całego filmu, jest właśnie to, że ja teraz wam podam całą listę bohaterów, którzy zostają wprowadzeni do scenariusza, a właściwie nie odgrywają w nim żadnej roli. O Tezeuszu, Tinie i Newcie już sobie powiedzieliśmy. Jacob i Queenie to jest inna historia, ponieważ to jest akurat ten jeden wątek, który ja zaliczam na plus. Później do niego przejdę, więc o tych bohaterach teraz nie będę wspominać, ale pojawia nam się kontrowersyjna postać Nagini. Szłam na ten film z taką nadzieją, że uda mi się z niego wyciągnąć argumenty, dzięki którym będę mogła obronić pomysł wprowadzenia tej postaci i ostrego namieszania w kanonie przez to, że Nagini okazuje się być kobietą. Ale moje plany spełzły na niczym, ponieważ z tej postaci absolutnie nic nie wynika. To znaczy to, co wiemy na jej temat przed filmem, w sensie, że jest kobietą, która cierpi na klątwę, która zamienia ją w węża i prawdopodobnie kiedyś w postaci węża skończy, to jest wszystko. To jest absolutnie wszystko, my nie wiemy o niej nic innego, ona nic w tym filmie nie robi. Kolejna postać do odstrzału. A z drugiej strony mamy Kredensa, który jak na postać, której wszyscy w tym filmie szukają i który powinien mieć jeden z najważniejszych wątków, wciąż wypada niesamowicie blado, a jego wątek ginie pośród tych wszystkich innych mikrowątków wprowadzonych na siłę do fabuły. Jego historia zdaje się być wciąż w pewnym stopniu niedorobiona, niedokończona, ledwo tylko zaszkicowana, tak samo jego charakter. A szkoda, bo bardzo liczyłam na to, że to się po prostu o wiele bardziej rozwinie. I przechodząc do postaci z założenia epizodycznych, u których ta epizodyczność jest niebywale irytująca, ponieważ jest również pretekstowa. Po pierwsze, w świcie Grindelwalda jest jakiś gość, który się pojawia dosłownie na 2 sceny i wydaje mi się, że to wynika z tego, że tam jakaś porcja materiału musiała być wycięta. ponieważ to jest facet, który istnieje w scenariuszu tylko po to, żeby powiedzieć nam, do czego Grindelwald tak właściwie potrzebuje kredensa. Potrzebuje go do tego, żeby zniszczyć Dumbledora, ponieważ Grindelwald sam nie może tego zrobić. I ten gość wygłasza to jedno zdanie, a przy tym jest pokazane, że on się trochę waha i nie wierzy całym sercem w sprawę Grindelwalda. To jest jedna scena, trwa 30 sekund, a potem facet pojawia się na inną scenę, żeby tylko na nim pokazać nam, że te płomienie, które Grindelwald w finałowym momencie wyzwala, ich funkcją jest to, żeby spalić niewiernych. I to jest tyle. Facet wylatuje. Tylko że zasada powinna być taka. Jeżeli mamy krąg jakichś totalnych no-name'ów, takich szaraczków, którzy się tylko pojawiają w tle, i zaznaczamy wśród nich jedną osobę, która czymś się wyróżnia i na niej skupiamy uwagę widza, to musimy tę postać jakąś rozwinąć. Ona się nie może pojawiać tylko na dwie sceny, a potem po prostu dać się zabić. Tak samo zresztą jest z Bunty. Pamiętacie Bunty? Bunty pojawia się na samym początku filmu, jest powiedziane, że to jest pomocnica Newta, która dogląda jego zwierząt, kiedy jego nie ma, oraz jest wyraźnie zasugerowane, że Bunty jest w nim po uszy zakochana. Pamiętacie Bunty? To jest ta postać, która już nigdy po tej scenie nie wraca. Nicolas Flamel. Co on robi w tym filmie? Został pokazany w zwiastunie, na samym końcu sugerując jakiś taki wielki reveal, że postać, którą znacie z Harry'ego Pottera, pojawia się w tym filmie. O rany! Po co on tam właściwie jest? On tam nic nie robi. Jest tylko jakimś, nie wiem, jakimś takim fajerwerkiem nawiązania do historii, którą znamy. Może tylko chodziło o to, żeby na ułamek sekundy pokazać nam kamień filozoficzny w tle. Nie wiem, czy zauważyliście ten moment. Po prostu kolejna osoba, która nic nie wnosi. Why? Dlaczego tego jest tyle? Yusuf i Lita Lestrange. Wątek Lestrange'ów w ogóle w tym filmie jest czymś, co ma bardzo duży potencjał. W ogóle ja do Lity jeszcze wrócę, bo myślę, że to jest w pewnym stopniu udany pomysł. Przy czym w pewnym momencie oglądania filmu orientujesz się, że ci zupełnie nowi bohaterowie, których absolutnie nie znasz, zajmują ci cały pierwszy plan, zajmują czas antenowy twoich ulubionych bohaterów, którzy zostali zepchnięci gdzieś tam do tyłu i oni nagle zaczynają opowiadać o swoich problemach, opowiadać o swojej przeszłości, o jakichś tajemnicach i dziwnych zabójstwach i ty tak patrzysz na nich w tym kinie i sobie myślisz, kim ty jesteś? Dlaczego mam się tobą przejmować? Przecież ja cię w ogóle nie znam. I jaki wniosek możemy wysnuć z tej długiej listy postaci, które nic w tym filmie nie robią? Mianowicie taki, że J.K. Rowling tak naprawdę nigdy nie chciała opowiadać historii fantastycznych zwierząt. Wydaje mi się, że ona miała pomysł i może nawet pomysł z dużym potencjałem na to, żeby wprowadzić do tego świata jak najwięcej nowych postaci z różnych domów, z różnych magicznych szkół, z różnych krajów, o różnych magicznych profesjach, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć ten magiczny świat, ale jakoś Rowling ten pomysł nie wyszedł. Może dlatego, że uparła się przy tym, że musi być jakaś grupa głównych bohaterów. I teraz wychodzi na to, jak wielka była to pułapka, ponieważ widać, że to nie jest historia, którą ona chce w tych filmach opowiadać. Dlatego ten scenariusz to jest taki chaos, bo ona się wzbrania przed tym, żeby po prostu przyznać, że marka fantastycznych zwierząt to chyba nie był najlepszy pomysł na świecie. Żeby nie było, że jestem takim totalnym malkontentem, w tym filmie wbrew pozorom były też rzeczy, które trochę mi się podobały. Niektóre nawet bardziej niż trochę. Postać Lity Lestrange ma naprawdę potencjał, bo to widzę po jej tragicznym backstory. Tutaj można było z tego coś wyciągnąć. Gdyby rozciągnąć jej historię nie na ten jeden film, tylko na przykład na dwa, żeby widz miał więcej czasu, żeby ją poznać, bo to jest bohaterka, która pojawia się dopiero w tym filmie. To jest taki koncept na postać, który wcześniej jeszcze w tej historii się nie pojawił, bo to jest ślizgonka, której nikt nie lubi i która cierpi z powodu jakiegoś prześladowania w szkole, z powodu swojej historii rodzinnej. Myślę, że to jej rozdarcie pomiędzy Newtem a Tezeuszem, bo tam jest jakieś rozdarcie, ona to kocham cię na samym końcu mówi do nich obu. Miało naprawdę szansę stworzyć nam jakąś ciekawą bohaterkę, taką wewnętrznie sprzeczną, trochę bardziej skomplikowaną charakterologicznie, ale musieli ją ubić, więc już nigdy do tego nie dojdzie. W ogóle kiedy myślę sobie o tej tragicznej przeszłości Lity i tego, czego ona się dopuściła, to ja jestem w ciężkim szoku, jak bardzo brutalny i mroczny stał się ten film. Czy Rowling nienawidzi dzieci i niemowląt? Nigdy nie widziałam takiego filmu, w którym ginęłoby tyle dzieci. Mamy tutaj chłopca, prześlicznego blond chłopczyka, roczne dziecko, którego morduje jakaś pomagierka Grindelwalda, a poza tym mamy niemowlę, które ginie w katastrofie statku. I to jest headcount, który zdarza się i który jest dopuszczalny wobec dzieci i niemowląt tylko i wyłącznie w filmach wojennych, zwłaszcza tych dotyczących Holokaustu. Przejdziemy sobie teraz do Queenie i Jacoba, czyli do kolejnego wątku, który moim zdaniem nawet w tym filmie wyszedł, pomijając cały fakt tego, jak oni się w ogóle w tej fabule znaleźli. Mianowicie uważam, że motywacja Queenie do zmiany strony jest motywacją, w którą ja jestem w stanie uwierzyć. Przy czym muszę przyznać, że na samym początku filmu, kiedy okazuje się, że oni zjawiają się u Newta i Queenie zaczarowuje Jacoba, żeby z nią był i chciał się z nią ożenić, byłam trochę zdziwiona, bo przestraszyłam się, że oni pokazują panowanie nad drugim człowiekiem, zwłaszcza nad Mugolem, jako coś, co uchodzi płazem, bo to jest pozytywna bohaterka. Tymczasem nie okazało się, że o to chodzi i bardzo dobrze. Była to po prostu pierwsza przesłanka do tego, że Queenie jest pojebana. W ogóle to w tym filmie całkiem często przyznają, że magia jest do wykorzystywania do gwałtów i molestowania. Wracając do Queenie. Chociaż w Fantastycznych Zwierzętach jest ona pokazana jako niesamowicie ciepła i sympatyczna osoba, od razu widać, że nie jest to zbyt rozgarnięta dziewczyna. Kieruje się emocjami, jest dosyć prosta i jest taką, powiedzmy, taką zwykłą trzpiotką. Jej motywacja do tego, żeby iść za Grindelwaldem, ponieważ on jej obiecuje, że czarodzieje będą mogli brać ślub z Mugolami, to jest dla mnie legitny powód i fajna zmiana w charakterze bohaterki. Nadszedł czas na chyba najbardziej pozytywne zaskoczenie, chociaż nie nazwałabym tego zaskoczeniem, ani tym bardziej pozytywnym. Nie wiem, dlaczego użyłam akurat tych słów. Chodzi mi o to, że odczuwam wielkie rozgoryczenie związane z faktem, że wątek, który moim zdaniem jest najbardziej w tym filmie udany, to wątek postaci i aktora, którego chciałam w tym filmie oglądać jak najmniej. Chodzi mi tutaj mianowicie o Grindelwalda i jego sposób dochodzenia do władzy. A jak już mówiłam, nie jestem fanką Johnnego Deppa w tym momencie, ani jego castingu do tej roli, także... Chodzi mi o to, że totalnie kupuję wizerunek Grindelwalda, który doskonale wie, jak manipulować tłumem i doskonale wie, jakich słów używać, żeby jego paskudna w swoim zamyśle misja była atrakcyjna dla innych czarodziejów. Dlatego moimi ulubionymi scenami w tym filmie jest końcówka na cmentarzu, ponieważ on tą całą sytuację de facto zaaranżował. On doskonale wiedział, że tam pojawią się ci aurorzy, którzy w tym filmie są totalnymi imbecylami i wyglądają jak esbecja. Grindelwald doskonale wiedział, że oni się tam pojawią i tak podburza tłum, żeby wyszło na to, że to oni ich zaatakowali, a nie, że poplecznicy Grindelwalda zaatakowali postronnych ludzi. Choć może być to opinia niezwykle kontrowersyjna, powiem wam, że pomysł z wykorzystaniem II wojny światowej i Holokaustu jako wizji, która ma przekonać ludzi do jego polityki, jest okej. Kreowanie świata czarodziejów, wiecie, nie powinno być całkowicie oddzielone od świata ludzi. A ponieważ mieliśmy w pierwszym filmie wspomniane, że Jacob walczył na I wojnie światowej i Newt robił jednocześnie to samo. Służył na Ukrainie w jakimś regimencie związanym ze smokami. Jest tutaj ewidentnie zasugerowane, że czarodzieje w jakiś sposób w tej wojnie brali udział. Więc w tej historii nie można udawać, że II wojna światowa w żaden sposób czarodziejów nie dotyczyła. I moim zdaniem to, że w ogóle do tej wojny dojdzie i że ona się tutaj w fabule w jakiś sposób pojawia, jest sugestią, że Grindelwald będzie miał z nią coś wspólnego. Moim zdaniem po prostu w jakiś sposób do niej doprowadzi. A skoro mowa o Grindelwaldzie, to też parę słów o Dumbledorze, który w tym filmie no też wypadł całkiem spoko, ponieważ nie wiem, co Jude Law musiałby zrobić, żeby nie wypaść na ekranie spoko, przymykając oko na to, że Dumbledore nigdy się nie ubierał tak, jak Jude Law ubiera się w tym filmie. Ten wątek jest okej i Dumbledore jest okej. Widać w nim takie wewnętrzne rozdarcie pomiędzy jego przyszłością, w której kochał Grindelwalda, a teraźniejszością, w której musi z nim walczyć. I podoba mi się nakreślenie tego takiego konfliktu, podobnego do konfliktu Xaviera z Magneto, który się wiecznie w popkulturze przetacza i to jest idealne jego odbicie. A jeżeli chodzi o ten wątek, którego wszyscy się obawiali, to myślę, że oni się trzymali jednak tego, że zapowiedzieli, że nie będzie dosłownie powiedziane, że Dumbledore i Grindelwald byli parą. Trzeba mieć naprawdę bardzo dużo złej woli, żeby tego na ekranie nie zauważyć, ponieważ oni nie mówią tego dosłownie, ale widać kurde, no widać o co chodziło między nimi kiedyś, to trzymanie się za rękę i składanie sobie tej przysięgi z krwi, to, że Dumbledore widzi w lustrze Eingarb Grindelwalda i właśnie ten moment, kiedy sobie tę przysięgę składają, a później to, jak on wygląda, jak już jest dorosły, ale bez powiedzenia czegoś bardzo dosłownie i dobitnie, bez wyjścia poza ten dialog, no wiem, że byliście jak bracia. No właściwie to byliśmy trochę więcej niż braćmi. Bez wyjścia poza to nadal będą znajdowali się ludzie, którzy uznają, że mają prawo uważać, że tak naprawdę Dumbledora z Grindelwaldem nigdy nic nie łączyło, no bo przecież nikt o tym nie powiedział, tak? Mogli być braćmi. Może bycie więcej niż braćmi to po prostu kolejny synonim bycia bardzo bliskimi przyjaciółmi. Czy w filmie, w którym zabijacie dwójkę niemowląt, naprawdę to jest taki problem powiedzieć, że macie bohaterów homoseksualistów po tylu latach wciąż? No więc zbliżając się już do podsumowania, ten film miał miałki początek, miałki środek i końcówkę, która nie rozczarowała mnie na tyle, a nawet trochę podniosła na duchu, że kiedy już myślałam, że zaraz będę się zbliżać do wychodzenia z kina, pomyślałam sobie, och jej, istnieje szansa, że nie będę tym filmem całkowicie zawiedziona. A potem nadeszła ta scena. Ponieważ nadchodzi ta scena tak totalnie absurdalna, wywracająca do góry nogami cały kanon, wszystko to, co Rowling wcześniej napisała. Nie, bo ja po prostu tego nie rozumiem. Jak można po całym backlashu, które spotkało przeklęte dziecko, jak po tym całym rage'u fanów, można dojść do wniosku, że wyciągnięcie nagle z rękawa zaginionego brata Dumbledora jest dobrym pomysłem. Co Rowling sobie wtedy myślała? Na jakich grzybach ona była? Mnie to nie obchodzi, to jest poroniony pomysł i to jest po prostu złe. Ponieważ kiedy przez lata ustala się jakiś kanon i poświęca się całą szóstą część Harry'ego Pottera na wytłumaczenie, jakie były zawiłości rodzinne w historii Dumbledora, jakie tragedie się zdarzyły w jego rodzinie, to nie można teraz stwierdzić, że to wszystko tak naprawdę było pozbawione przez cały czas tego jednego ważnego elementu i nie można przyjść i powiedzieć, no hej, a wiecie co, to tak naprawdę tam przez cały czas był czwarty brat, o którym nigdy wam nie powiedziałam. To jest najgorsze fanfikowe zagranie, jakie można sobie wyobrazić. To jest zabieg fabularny, który przynależy tylko i wyłącznie do świata telenoweli, a w innych przypadkach, w innych gatunkach może się pojawiać tylko, jeżeli odpowiednio przygotuje się do niego grunt. Szóstą częścią Harry'ego Pottera Rowling przygotowała grunt pod zupełnie inną historię i zamknęła sobie tę drogę. I w związku z tym jestem teraz po prostu koszmarnie sfrustrowana, bo naprawdę miałam nadzieję, że to będzie dobry film i strasznie na to liczyłam. I wierzyłam, że Rowling ma na niego jakiś pomysł, bo już niejednokrotnie udowadniała nam, że ona potrafi planować bardzo zawiłe i skomplikowane fabuły, pełne intryg przez lata. Ponieważ to, że przy Harrym Potterze się jej udało, jednak o czym świadczy. Tam wątki rozpoczynane w pierwszej książce kończyły się w książce siódmej i twisty w siódmej książce dotyczyły tego, co działo się w tej pierwszej. Do pewnego momentu wierzyłam, że jest w stanie to powtórzyć, ale im dłużej siedzę w uniwersum fantastycznych zwierząt, to boję się, że ona tak naprawdę nie ma na niego żadnego pomysłu. I jest to myśl, która po prostu strasznie mnie smuci. I w tym momencie jest mi tylko przykro. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.